No Ela, Ela. Jak widzicie, jestem w nowym stroju, w tym stroju Marlona, bo pomyślałem, że sobie kolorek strojku zmienię, nie? No bo kurwa już parę odcinków mam ten sam ustawiony, to pach pach, sobie coś innego dam. No i zobaczyłem, że ma ten strój Marlona, nie? I ja sobie myślę, ty, a może mogę kolorek zmienić? No i jak widzicie, mogę zmienić kolorek. Dobra, to dajmy sobie może jakiś inny ten fioletowy, bo ten fioletowy jakiś trochę taki brzydki jest. A bądźmy kurwa, biały rycerz jesteśmy, czy coś. Bo ten go Google dawał. Można iść, jesteśmy na Great Desert. Dobra, sobie jakieś pokemonki są. Pamiętam, są same jakieś ziemne, pewnie jakieś maraktusy, jakieś kakne, pewnie typowe pokemony związane z pustynią. Tutaj coś powinno być chyba. Chyba na tej pustyni nic ciekawego nie ma. Tu jest chyba tylko takie, że jakieś walki są. W ogóle te tabliczki miałem czytać. Questa miałem. Wydaje mi się, że quest z tymi tabliczkami, że je do czytania. Wydaje mi się, że chyba lepiej byłoby robić na bieżąco. Po prostu jak teraz gram, nie? To, że czytać te tabliczki, bo tego nie robiłem i mam wrażenie, że teraz troszkę chuj mi do dupki, bo później jak będę chciał tego questa zrobić, to będę musiał przez cały region zapierdalać. A wy mnie znacie, wy bardzo dobrze wiecie, że mi się nie będzie chciało tego robić. Ani kurwa trochę mi się nie będzie chciało. Co mi coś kojarzy, że po tej pustyni jakby będę musiał pójść do bazy tych złych ludziów. Nie wiem jak oni się nazywają. Nie mam pojęcia jak oni mają, jak się nazywają w ogóle, ich ten team, czy co to tam było. Wydaje mi się, że chyba do ich bazy znowu pójdę i tam będzie chyba trzeba jakieś hasło. O, Sunstone znalazłem. Oho, co to jest, co to jest? King Boreas 3. Boreas to nie jest nazwa tego regionu. Okej, to coś pewnie później będzie. To jest pewnie też jakaś lokacja fabularna. Gdzieś na późniejszy etap. Z tego co widzę, to level cap jest taki, że jak było, że mam już 38 poziom, ja jeszcze expa dostaję. Także jest możliwością, że mogę już Noiverna mieć. Że mój Noiver też będzie mógł ewoluować w tym level capie. Także jest to fajna sprawa, bo w końcu będę mógł no, sobie go poużywać, nie? To jest lokacja do Groundona? Nie, to jest pewnie lokacja, gdzie będę mógł później Regirocka złapać. Chyba tak było, że te kamienie zawsze dookoła jaskini to pokazywały, jak to jest Regi z tej trójki. Czy no czwórki, no teraz nie czwórki, teraz jeszcze jest ten Regi Eleki i ten Regi Drago, pewnie można ich, ta jeszcze tu są te, jest jakaś statuetka tych, także na pewno tam będę mógł sobie złapać Regirocka, pewnie Regi Ice jest tam gdzieś na początku tej lokacji, gdzieś ta zima i w ogóle, o Regi Steel to nie wiem, nie wiem gdzie może być Regi Steel, czekaj, czy ja tu byłem, to jest Fisherman, pewnie da mi jakąś, nic mi nie da jednak. Bo jest weekend lekkim. Ty, ja zapomniałem, że ja mam surfa, nie? Ale jajca, kto by pomyślał? Tak, tutaj mam się udać, ale mogę sobie tutaj popłynąć. A nie, to jest do ligi. To nie, to tam nie mogę popłynąć. Tam mam zakaz. No bo tu widzę jakieś są po prostu robaki. I to pewnie nic ciekawego tutaj nie ma. Tu widzę póki co są same takie pokemony. Typowo, które można w lesie spotkać w pokemonach. Chociaż może jest szansa na jakiegoś rzadkiego pokemona fajnego, typu, nie wiem, Scyther albo coś. Ciekawe, czy jest Cleaver dodany. Cleaver? Czy tam Cleaver? Cleaver albo Cleaver, już nie pamiętam. No w sensie to wiecie, z Legends Arceus Evolutia, Scythera. Właśnie czy jest? Wydaje mi się, że powinno być. Ale też wydaje mi się, że może i nie być. Taki 50-50 troszkę. Earthquake, no i widzowie, to mi się podoba, jak ja widzę Earthquake. Od razu się mokro w spodniach robi, jak Earthquake widzisz, nie? To jest fajna sprawa. Okej, tu jakoś coś się stanęło. Jezu, jak te są poukrywane, tak? Te tabliczki jeszcze. Niezbyt będą miały zabawy później. Okej, wszystko jest pewnie zamknięte, ta. Wszystko jest zamknięte, bo pewnie te chuje tu są i dlatego. Pewnie coś no pewnie to fabularne dlatego. To weźmy sobie kupmy z 30 hyperpotki. Ja w ogóle mam tyle hajsu, ja pierdolę. Tyle hajsu mam, a ja tak kurwa oszczędzam pieniędzmi. Kupuj wszystko co mogę. Jakieś revive, mam 10 revive'ów, starczy mi. Bo czy ja z takim teamem chcę iść na ten, no to ich bazę? Chyba ta. Okej. O, w ogóle podobny do niego jest. Okej, on jest Ghost Dark i mnie napierdala, także to mi się już nie podoba, gościu. Bardzo fajnie byłoby, jakby mój superior w końcu się nauczył jakiegoś Leafstorma, żeby mógł wykorzystać sobie to kontrali, bo na razie nie mogę go wykorzystać. Dobra, Mega Evolution, pik pik, pak pak. To wcale też nie tak, że zapomniałem o tym, że mogę mega ewoluować już. Okej, dalej jest, dalej expa się dostaje. No, czyli level cap sobie może być 52. Bo tu chyba jeszcze jakieś walki będą, jeszcze kojarzę, chyba że się szło do innego wymiaru.
tego Distorted World, czy jakoś tak. Okej, tu dive'a mogę użyć, tylko dive'a nie mam. I w ogóle tu można Seedra złapać. Ej, bo szczerze Kingdra bym chciał poużywać. Kingdra w sumie, mam chyba Dragon Scale'a, nie? Czy nie mam? Wydaje mi się, że Dragon Scale'a mam. Nie mam Dragon Scale'a. Dobra, bo ja w sumie Kingdra lubię bardzo. No tylko jest taki problem. No, że już mam Warlaina. Jeszcze teraz będę miał co? Warlaina mam, jeszcze Noiverna będę miał. Dobra, trzeba tych pokonywać. Warriorów wszystkich. A oni w ogóle mają tylko słabość na tego. Warriory mają jakby typ Ghost Dark, przez co obrywają tylko od pery Pokémonów, a za to mają jeszcze Metal Claw, żeby bić mnie. No i co ja mam zrobić? Nic ja mogę wtedy zrobić, jako mi tak robił. Co ja mogę, jak nic ja mogę? Okej, teraz te literki muszę zbierać, zajebane. Tego nie lubiłam, pamiętam, że nie wiedziałam, o co chodzi. Ja sobie po prostu z neta wziąłem ten kod, jaki tam trzeba wpisać. Wydaje mi się, że chyba znowu teraz tak zrobię, ale no postaram się sam dojść do tej zagadki. Wiesz, to kojarzę, to chyba była nazwa jakiejś postaci, że to chyba trzeba wiedzieć trochę, o co chodzi. No ja nie wiem, o co chodzi, ale może damy radę. Może się dowiem. Pierwsza literka to jest L, znaczy nie pierwsza, no to jeszcze trzeba ułożyć po kolei sobie te literki. Albo to coś chyba fabularne było, nie? Że się podzielili na dwie grupy chyba coś, kurwa. Kurwa, nie bijcie mnie tak. Borges, stankiem miałaś być, a nie dostać wpierdol szybki. No nie, ja ją wystawiam, ona wpierdol dostaje, nie? No wkurwia mnie. Zaraz jak mi tak Frogger będzie wkurwiać, to jej nie będę używał. Dobra, z literek mam już L, V i K. Czekajcie, sobie notatnik otworzę, nie? Bo to jest imię po jakiejś postaci. I to 5 liter jest potrzebnych, a ja mam 4, czyli jeszcze trzeba. Okej, okay, i zaczyna się na A. Dobra, no to chyba mam już wszystkie te hasła. I teraz tutaj lecimy. Dobra, to będzie klowe hasło. Tak, dobra, dobrze, pamiętam, że to pewnie będzie nazwa jakiejś postaci. Jeszcze to aklowe było w ogóle podświetlone na zielono, także miałem o tyle łatwiej z tym faktem. Dobra, no to będzie walka na pewno. Roserade zaczęła, także fajnie, ja też zacząłem. Leech Seed standardowo. Togekiss oczywiście, Mega Evo leci, pach, pach. Kurwa, jakiego typu jest w ogóle Hoopa? On jest psychiczno-duchowy? Po sumie szczerze, no szczerze to nie wiem. Wydaje mi się, że jest psychiczno-duchowy. A sobie Search Priora wystawię. A nie, jest psychiczno-mroczny. Jakiś Leaf Blade. A, dobra. Dam radę chyba, nie dam rady. Mogę się wyleczyć. Czekaj, mam Hyper Pot, gdzie słuchaj. A, B, C, D, E, F, G, H. No przecież widziałem od początku, że H jest po G, nie? To jest przecież wiedza, którą wie każdy. No bo wiecie co, zamiast tego coila wezmę, no bo jakby coil jest bez sensu, bo mi tylko zmniejsza statystyki. No bo jest jeszcze Primarina na koniec. Dobra, myślałem, że to będzie trudniejsza walka. Bo ja tak myślałem, że ostatnia gram to była trudna, ale no wtedy wiadomo, gram na difficult. Ta, dobra, więc no tak kojarzyłem właśnie, że do tego świata się pójdzie. I pewnie się walczy na końcu z giratyną. Trzeba było chyba jakoś a, to się pojawiały jakieś główienka, tutaj znikają. Bez sens. O Boże, dobra, już pamiętam. To trzeba było jakoś te bordery ruszać, bo one się ruszają tak samo. W sensie, że jak jeden ruszasz, to się drugi też rusza. Tylko chyba to nie jest... Nie o tego chodzi. A, i ten się teraz poruszy. Ta, dobra. Już czaję. Chyba tak muszę sobie poprawić. Jestem zjebany. I teraz powinno być git. I teraz tym poruszę i to się zablokuje. I teraz ja mam tam od niego wrócić. I mogę. A, bo muszę naokoło zapierdalać. No tak, jakby inaczej można było, nie? I co? Encounter z giratyną. Dobra, w sumie sprawę, czy mogę ją złapać. Pomyślałem się, że pewnie nie, ale tak nie mogę, dobra. A miałem nadzieję, że mogę złapać. Jakby nie używałbym, wiadomo. Ja nie lubię legend używać, ale byłoby ciekawie, jakbym mógł złapać. Dobra, nie była jakaś ciężka. Teraz widzę, że jak się tych pozbyłem, to się ludzie już pokazali tutaj. Mam się udać do Antisis Gym. O kurwa, to aż tam. Nie wiem, tędy tam iść? Czy nie miałem tędy zapierdalać tam do tego? Czy ja to mogę sobie po prostu na skróty? O, gościu jakiś. Dobra, no jak tu gości, czyli pewnie tędy mam iść. Czy miałem nadzieję, że mogę tam tędy sobie szybko, pach, pach, pójdę, nie? Jednak chuj do dupy. Jak zwykle. Żadna nowość jak dla mnie. A w sumie polecę sobie do tego Epidemic Town. Pewnie mogę przez jaskinię przejść. Czy no teoretycznie bym powinien mógł. A w sumie to przecież chyba wyjścia nie ma na drugą stronę. Czy ja nie pamiętam, żeby było jakiekolwiek. Także dobra, nie było tematu. Chyba daj po sobie tym takim tropem i do tej pory, że tak no, sala na odcinek. Czy no, że odcinek będę kończył
kiedy salę zrobię jakąś. Tak chyba na razie póki co lecimy. Już nie, wydaje mi się, chyba był jakiś odcinek w tym sali, nie zrobiłem, nie pamiętam który. No jest Spawniar, to jest jakby, to był King Gambit w tej grze. Tak samo Fira Farik jakby był. Fira Farik? Albo Farigi... Nie, to był Farigiraf chyba? Nie Fira Farik. Ten Grofa też bym z miał chęcią poużywał, bo w sumie ten Grofa też nigdy nie miałem. Ale no, jakby to moim takim tankiem jest, wiadomo, Florges. Jeszcze teraz Superiora mam, także tak nie za bardzo. To się nie klei. Jacyś ludzie są. Ludzie są. Kto to widział, nie? Bez sensu. A tam sobie była jakaś ta ścieżka na prawo. Ale na prawo pokazuje mi, że jest Battle Frontier. O, Reclaimba dostałem tak po prostu. A to chyba Reclaimba będę mógł po tej sali pewnie dopiero móc użyć. A i tej ścieżki jeszcze nie ma w ogóle. Także dobra, czyli tam jeszcze nie mogę pójść. No chyba, że mogę, ale tylko nie mogę. Zablokowany jest. Zakaz jest, wiadomo. Nie po chuj Endur. Nie wiem, Endur to jest dla mnie taki useless attack. Znaczy nie wiem, może w competitive jest jakoś warty czy coś, ale wydaje mi się, że tak jak grasz Pokémony w gry, nie? To chyba nie ma sensu najmniejszego. Bo co z tego, że przeżyjesz jedną turę, jak zaraz zdechniesz następnie, nieprawdopodobnie. A Jezu, bo tu płacić trzeba w tym mieście. A, bo to miasto było chyba przez gang jakieś zajęte czy coś. To chyba sala była walcząca. Czy nie, to chyba był to... Nie, ta sala chyba była na zasadzie takiego turnieju. I po prostu się walczyło z ilu masz tam przeciwnikami pod rząd. Chyba mogłeś mieć tylko 3 Pokémony przy sobie, nie możesz chyba używać super efektywnych ataków. Chyba to jakaś taka była sala. Ale co tego nie jestem pewny. I trzeba to miasto oczywiście zwiedzić. Czemu to jest gościu Black Zup, ją nie bije. Czy jestem jego tym... No za to tak ci kurwa napierdolę Mega Metagrossem, nie? Bo żeś mnie wkurwił. To nie wiedział, że ja to ja. Okej, czyli to jest jakiś Pokémon. Czyli pewnie jak coś zrobię, to ona mi tego Pokémona da. Czy jakoś pewnie tak się domyślam. Okej, czyli to są jakieś questy, żeby pomagać tym z gangu. Ale jakieś questy sobie pozbieram mimo wszystko. Nie, na razie nic żadnych nie będę robił. No pewnie wiadomo, lepiej byłoby jakbym sobie te questy porobił wszystkie. Bo jakieś, wiecie, nagrody się dostaje za te questy i w ogóle nagrody mi często mogą pomóc w czymś. Ale no nie chcę mi się ich robić. Albo sobie może zrobię te questy dla tych... A, bo nie już wziąłem jakiegoś questa. To takiego czegoś, co się nie spodziewałem. Godonfana wystawiłem, chciał Weezinga, także standardowo. Dobra, no to czy jakiegoś questa zrobiłem, mimo że nie chciałem teraz go robić. O, dostałem Power Bracer. Czemu oni takie duże miasta robią w tych pangejach? Nie, to tak w kurwie. Tak mi się z nimi nie chce chodzić, ale to trzeba, nakaz jest. Nie wiem, czemu ja Florgesa chcę używać, to każdy mi wystawia Pokemona, któremu nic nie mogę zrobić Florgesem, no. Przykrość mi robisz. Jak zablokowane coś jest, ty. No to pewnie jakiś największy gówno item jest. To się nikomu nie przyda. Lodestone. No, mi się akurat nie przyda chyba. Dobra, czyli tak jak pamiętałem. Jest to sala po prostu walcząca. I zakazane są ataki super efektywne po prostu. No tak w skrócie, nie? Znaczy nie jest super efektywne. W sensie, no wiadomo, wiecie, Psychic, Flying i chyba Fairy też jest zabronione. Także no, Florges i Toucanon no tak średnio będą mogli coś zrobić w tej sali, bo ten ma na przykład tylko same latające, nie ma że ataki. I samo ten ma Spirit Break. Także w sumie mógłbym ich wymienić. A no bym musiał te Pokémony swoje jeszcze doexpić do level capa, trochę mi się nie chce teraz tego robić. Że chyba po prostu sobie polecę mi ją wszystko w ten sposób. Wybierz jednego Pokémona do walki z 3 trenerami naraz. Nie wiem, on coś pierdolił. Dobra, on coś popierdolił, ale coś, że jak mam Alakazama i Toucanona, to że mogę używać tylko Alakazama. Nie wiem, pierdolę to. Ale mogę tylko jednego Pokémona wziąć ze sobą, także no jakby. Gdzieś nie ma, tak? Zresztą on prawie super efektywnie. Dobra, spróbujmy z Donphanem. Wydaje mi się, że Donphan swoim Earthquake'em powinien sobie poradzić w tej sali. Bezproblemowo nawet. No i chuj do dupy, nie? Jak zwykle. Okej, okay, skryta zajebał Donphan? Ale Donphan jedzie. O kurwa, człowiek. Okej, okay, Donphan... Kozak. Chyba mogę teraz z Dimem iść, nie? Chyba nic nie mówili, że tutaj też nie trzeba. Tutaj też trzeba pojedynczego Pokemona. No ciekawe, czy Donphanem też dam radę go pokonać. Aż mi zdjął Donphana, także chyba jednak nie. A zapomniałem, że Warren jest lodowy. Wydaje mi się, że jakbym o tym fakcie pamiętał, to że mogłoby mi to fajnie pomóc. Chyba Hammer Arm, ale jestem wolniejszy. Także ujek do cipki troszkę. No jak to mówią, chuj. Dobra, jeszcze raz. Większość mojego teamu jest chujowa na tą salę. To jest, wydaje mi się, że fakt nawet. Ale no, trudno. Spróbuję. Okej, okay, będzie mega ewolucja. Czy będę szybszy? Jestem szybszy. Dos, chociaż licz Seeda. A także chyba przeżył jednego Aura Sphere, także powinien przeżyć. I Hammerem wleciał. Bullet Seed, I guess. Nie, spróbujemy go
Bullet Seedem pokonać. A nie mogę na Trusto użyć, no tak. Rus jest latającym atakiem, nie? Kurwa, nowość. Znaczy, Metagross jest szybki. Jest w miarę szybki. Wydaje mi się, że powinien być szybszy od tego. No chyba, że Bullet Punch użyje. Priorytetem, no to wtedy nie będzie szybszy. Bo Earthquake, może nie masz jakiegoś... Dobra, bo Surf i Git. No, czyli tak jak myślałem, mogę teraz używać sobie Reclaim, bo dostałem Dream Puncha. Szkoda, że Dream Punch dostał nie Aura Sphere. Jakoś taka Aura Sphere by wolał dostać, tylko ten. No.